Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj film z nowych nabytków. Otóż tutaj jest kosiarka Samasza KDF 300 na przód. Zakupiliśmy ją właśnie. Przyjechała już dosyć dawno, ale no nie było czasu nagrać filmu. Brat, jak byłem w szkole, trochę nagrał z rozładunku. Także teraz macie urywek rozładunku. Witam. Tutaj właśnie do nas przyjechała kosiarka. Niestety brata nie ma. Niestety się na tym nie znam. Lecz wiem tyle, że ma 3 metry szerokości i została wyprodukowana przez firmę Samasz. No i jak widzicie, poszło sprawnie na dwóch pasach, także że no co, miejmy nadzieję, że się będzie sprawdzać. Rocznik to jest 2020, waży 940 kg, a z tego względu 2020, że po prostu kupiliśmy ją z tamtego roku, także też była troszeczkę tańsza. Nowiutka, nigdy nie używana, ale po prostu z roku 2020, nie wiem, ona chyba tam pod koniec roku została wyprodukowana, no i się po prostu nie sprzedała, no i tańsza cena była, no i tak ją wzięliśmy. Jeszcze w tym roku na tych pierwszych pokosach używana nie była. Miejmy nadzieję, że na drugich się sprawdzi. 3 metry szerokości. I co fajne w tej kosiarce jest to, że ona nie jest ciągnięta, tylko ona nie jest pchana, tylko ciągnięta, tak. Właśnie na tych sprężynach, na tej całej ramie to jest ciągnięte, a nie pchane. Także co, idziemy do kolejnych nowych nabytków. Kolejnym nowym nabytkiem na gospodarstwie jest Balociara Case RB455. A ta akurat dzisiaj idzie na sprzedaż na OLX. Wystawiamy ją i czeka na kupca. A tutaj jest zastępczyni z rotorem. Ona jest pasowa, 4 pasy. Odbierak 2,40, 40. Tutaj są noże, przeciwnoże, ma podłogę właśnie opuszczaną, że jak się zapcha podbierak, to można opuścić i usunie się w szybki sposób. Właśnie zobaczycie jeszcze, trochę tata nagrał, jak wszystko było ściągane, bo też byłem w szkole i właśnie jak to było ściągane, teraz wam się wyświetla. Dobrze, to ściągniemy.
A może... Całkowicie się zsunęło? Wszyscy całe gazy jechały. Nie ma się koło trapać, za szeroki. Aha, bo ja nie mam jeszcze napędu. Poczekaj no. Jak napęd włączę, to pomoże? Nie. Ja mam tylko ją blokowaną na sztywno. Ale masz unieść się. Ja ją tylko zablokowałem. Że ona jest teraz sztywna. To jeszcze inaczej możemy zrobić. To co zapchało, słomę lub siano, no to jest jedyna zagraniczna maszyna, jaką kupiliśmy. Tutaj jeszcze wam pokażę, o, wczoraj jeszcze kosiłem łąki na siano, a tutaj jeszcze jest nowe błotniki do case'a i całe nowe poszycie dachowe. Maska stara. O, jak widzicie. A tutaj jest stary dach. Popękany. O, tutaj połamany jest cały. Jeszcze owiewka była. O, tu jest owiewka też połamana. Także. O, a tutaj są stare błotniki. O, właśnie. Przez kosiarkę to się wszystko stało, bo dwa razy się wypięła i pouszkadzała te błotniki. No i przychodząc obok, kolejny nowy nabytek, siewnik Agromasz SN300 nadbudowany. Siewnik w pełnym komputerze. Tutaj ścieżki przedschodowe. I pokażę wam jeszcze, jak to wygląda z góry. Tutaj jest takie o, do otwierania. I schodki się opuszcza.
i można wejść. Tutaj jest taka fajna podstawka, no i dosyć duża skrzynia zasypowa. O. Tutaj są właśnie te wskaźniki przedschodowe i tutaj w tych workach są kółka do zamontowania do... No. Skrzynia nie wiem ile ma pojemności, z 500-600 kg. Jakoś tak. Tutaj jest tabela wysiewu orientacyjna. Mogę wam zdradzić, że jakoś na dniach przyjdzie talerzówa do tego, bo to do tego, do traktora się tego nie podhaczy. Jakby był na kołach SR model, to by się podhaczyło, a ten jest tylko i wyłącznie do talerzówy. Przyjdzie na dniach właśnie jeszcze talerzówa. O, tutaj widzicie mocowania. I ten cały zestaw będzie ciągany do uprawy bezorkowej. Część będziemy orać, część nie. Chociaż to się wszystko okaże. Jeszcze tutaj z nowych nabytków to jest tutaj przedni bałek do Maksuma, właśnie do kosiarki od firmy Agromarket Wiewiecko. Dostaliśmy, o, czapeczkę Case'a. Jeszcze wam pokażę tutaj, o, bluzkę Case'a. I tutaj jest jeszcze komputery od Balociary, resztę rzeczy od Wałka. Serwis przyjeżdża we wtorek, za dwa dni. Także będzie uruchomienie całej Balociary, założenie Wałka. Jeszcze tutaj jest książka od Balociary. Wszystko, także co? Także co? Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!